Magnificencja, panowie, państwo, profesorowie, szanowni państwo. Zaufanie w polityce, zaufanie osobiste jest rzeczą bardzo ważną. Bardzo ważną wtedy, kiedy się w opozycji, bardzo ważną, może jeszcze ważniejszą wtedy, kiedy się rządzi. I oczywiście zaufanie nie jest czymś, co zyskuje się od razu. To jest kwestia zbudowania relacji między dwoma osobami. Relacji, które w niektórych wypadkach są długie, trwające wiele lat, a nawet wiele dziesięcioleci. Jak i wtedy, kiedy ta znajomość jest krótsza, ale wtedy musi mieć jakieś szczególne cechy. Musi być, można powiedzieć, na przynajmniej swój sposób intensywna. Ja najpierw znałem panią profesor Gidowską z czegoś, co by można było określić jako mit, bo ona stała się w polskim życiu publicznym już w latach 90. kimś, wokół kogo krążyły różnego rodzaju legendy. Ale nie używam tego określenia w sposób ironiczny w żadnym razie. Po prostu stwierdzam, że w wielu kręgach mówiono, że jest taka osoba, działaczka samorządowa, ale jednocześnie ekonomistka, później mówiło się już profesor ekonomii, Zyta Gidowska. I że to jest ktoś bardzo wybijający się spośród samorządowców, ktoś niezwykły. Ale nie ukrywam, ja sam osobiście pani profesor nie znałem. Zobaczyliśmy się tak bezpośrednio, fizycznie dopiero w parlamencie w roku 2001, kiedy w parlamencie znalazła się Platforma Obywatelska, a Zyta Gidowska była wtedy jedną z najważniejszych osób tej partii, no i znalazło się także Prawo i Sprawiedliwość. Poznaliśmy się w restauracji sejmowej, po prostu przy stoliku. Pani profesor, mogę właściwie od tego momentu mówić Zyta, bo szybko to poszło, przypomniała mi, że studiowaliśmy równolegle. To znaczy ja i mój świętej pamięci brat na prawie, ona na ekonomii, to było dosłownie o 10 kroków między gmachem prawa a Pałacem Kazimierzowskim, gdzie wtedy mieścił się Wydział Ekonomii, było naprawdę bardzo, bardzo blisko. Nie poznaliśmy się wtedy, ale to było coś, co łączyło. I zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Najpierw wtedy w restauracji, później przy bardzo wielu różnych okazjach, także przy okazji różnego rodzaju wystąpień, bo nasze partie były, można powiedzieć, w kolejności, to znaczy najpierw Platforma Obywatelska zabierała głos, a później Prawo i Sprawiedliwość. I w związku z tym, kiedy Zyta Gidowska mówiła, a mówiła świetnie, miała naprawdę wielki talent, jeśli chodzi o wystąpienia, jeżeli chodzi o zdolności krasnomówcze, to ja słuchałem później, często jakaś chwila rozmowy, gdzie ja występowałem, bo to bardzo często było tak, że właśnie w imieniu Platformy, ona w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, ja wywiedzialiśmy różnego rodzaju uwagi. Ja czasem rzeczywiście cytowałem z tych rozmów, także tych, które były jeszcze przed przemówieniami. Kiedyś miała do mnie pretensje, bo powiedziała o pewnym pomyśle realizowanym wtedy i przeprowadzonym sił, które były przy władzy, czyli SSD, że ma charakter diabelski. Ja to zacytowałem. Mówiła mi, że jednak no, nie powinienem tego robić, ale się oczywiście śmiała. Bo często się śmiała, bo była po prostu sympatyczna. Była taką osobą bardzo łatwą w kontakcie. Taką, z którą dobrze się rozmawia i bardzo łatwo się zaprzyjaźnić. I tak właśnie w tym wypadku było. Myśmy byli w innych partiach, które wtedy były no, niby we współpracy, ale nie bez pewnego napięcia. I to napięcie niekiedy bardzo intensywnego. Ale to napięcie, jeżeli przechodziło na relacje osobiste, to odnosiło się do ówczesnego jeszcze nie szefa partii, czy do Donalda Tuska, świętej pamięci Macieja Płażyńskiego, ale nigdy nie przenosiły się na Zytę Gidowską. A była ona wtedy w
wsparcie osobom numer 2, numer 3, a niektórzy nawet uważali, że w istocie numer 1. To chyba wpłynęło później na jej polityczne losy. Bo jak Państwo wiecie, została z Platformy Obywatelskiej w pewnym momencie wyeliminowana. Pod pretekstami, które w wypadku innych działaczy tej partii nie funkcjonowały, nie działały. A tutaj zostały wykorzystane w sposób wyjątkowo wręcz bezwzględny. Znalazła się na chwilę jakby poza polityką. Ale tylko na chwilę. Przyszły wybory, jedno zwycięstwo, zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego, drugie zwycięstwo, nasze zwycięstwo, później te nieszczęsne rokowania, których i to warto powtarzać, bo do dziś dnia krążą na ten temat różnego rodzaju nieprawdziwe informacje. Platforma Obywatelska z góry była nastawiona na to, żeby wspólnego rządu nie powoływać. Z góry była nastawiona na to, żeby przejść do opozycji, to opozycji, której wtedy jeszcze nie nazywano totalną, ale która w istocie była mniej więcej taka sama, może troszkę tylko łagodniejsza niż ta, która jest w tej chwili. Były te rokowania, powstał rząd, który przez chwilę miał być rządem wspólnym, ale później okazało się, że jest tylko rządem Prawa i Sprawiedliwości. Później rozszerzono koalicję, ale nie to z tego punktu widzenia, który dzisiaj jest tutaj istotny, jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że początkowo mieliśmy w Ministerstwie Finansów panią profesor zajmującą się tak zwanym budżetem zadaniowym. To jest taka koncepcja, o ile mi wiadomo, nigdzie w świecie tak naprawdę do końca niezrealizowana, ale koncepcja, z którą niektórzy łączyli różnego rodzaju nadzieje, ale wydawało nam się, że można by tutaj uczynić coś, co zmieniłoby sytuację pod tym względem na sytuację lepszą, na sytuację, w której sprawy finansów publicznych byłyby powierzone osobie bardziej znanej, lepiej prezentującej się w mediach i osobie, która nadałaby naszej polityce ekonomicznej nie tylko bardzo wyraźny kierunek, ale także pewien specyficzny koloryt. Taki koloryt, który by prowadził do pewnego zainteresowania nią ze strony społeczeństwa, ale także ze strony czynników zewnętrznych, bo to też było i wtedy, i dzisiaj istotne. I tak doszło do mojego spotkania z Zytą Gilowską w tej nowej roli. Chcieliśmy jej zaproponować stanowisko ministra finansów, ale trzeba przyznać, że okazała się bardzo twardym graczem. Poszedłem z nią do ówczesnego premiera, czyli do pana Marcinkiewicza, właśnie z tą myślą, ale tam usłyszałem od niej i on usłyszał, wicepremier i minister finansów. No, takiego planu początkowo nie mieliśmy. Ale powtarzam, partner był naprawdę sprawny w przekonywaniu i naprawdę widać było, że jest zdeterminowany. Pamiętam, że powiedziałem premierowi, no cóż, ja wyjdę, a ty zrobisz, co zechcesz. Ale on to zrozumiał jako zgodę na wicepremiera. I w ten sposób Zyta została wicepremierem w jego rządzie. Jeszcze wtedy w jego rządzie. Później przyszła zmiana, przepraszam, tego rządu. Ja zostałem premierem. Zyta w tym rządzie była, ale tylko przez chwilę. Później były kłopoty, których dzisiaj nie chcę wspominać. Nie chcę wspominać różnych obrzydliwych rzeczy, które się wtedy zdarzyły. I później wróciła. I zaczęła się ta współpraca, o której pan profesor mnie pytał. Już taka współpraca na dobre. Jakie były wtedy zadania ministra finansów? Po pierwsze,
doprowadzić do tego, by Polska miała deficyt budżetowy poniżej 3%, czyli żeby wypełnić normy Unii Europejskiej, żeby zostać wycofanym, żeby Polska została wycofana z procedury nadmiernego zadłużenia. Tak to wtedy nazywano. W istocie byłoby to nadmiernego deficytu, ale mówi się nadmiernego zadłużenia. I to było zadanie pierwsze. Niełatwe, bo myśmy mieli, wbrew temu, co później bardzo często mówiono i co także jej zarzucano, ambitny program także w sferze społecznej, a to oczywiście zawsze kosztuje. Po drugie, trzeba było zintegrować finanse publiczne, jako że do Polski zaczęły napływać środki z Unii Europejskiej. Zaczęła funkcjonować już nie ta perspektywa przedakcesyjna, czyli ta krótka postakcesyjna, tylko ta pierwsza pełna perspektywa, czyli pełen budżet, który miał zasilić polską gospodarkę. No przypomnę, że tutaj mieliśmy do czynienia z sukcesem samego premiera Marcinkiewicza. Ja wiem, jak on się dzisiaj zachowuje, ale też wiem, że należy przyznawać sukcesy nawet tym, którzy dzisiaj nie należą do przyjaciół, więc był to jego sukces. Uzyskaliśmy dużą sumę, 60 miliardów, ona później była ze względu na przeliczenia walutowe jeszcze później podwyższana. Trzeba było to jakoś wprowadzić do polskiego budżetu i to było to zadanie drugie, bardzo, bardzo poważne, bardzo istotne z punktu widzenia przyszłości funkcjonowania całej naszej polityki gospodarczej. I to zadanie było też, jak się okazało, zadaniem najbardziej kontrowersyjnym. Zadaniem, wokół którego doszło w rządzie do pewnego sporu. I tutaj to, o co pan profesor mnie pytał, okazało się szczególnie istotne, bo koncepcje dwóch wybitnych i niestety w obydwu wypadkach już nieżyjących pań w naszym rządzie, to znaczy Zyty Gilowskiej i Grażyny Gęsickiej, były tutaj odmienne. Odmienna była też ocena znaczenia środków europejskich. Zyta Gilowska uważała, że mają one znaczenie, ale nie aż tak wielkie, jak się powszechnie sądzi. Że to jest sprawa istotna, ale należy ją wprowadzić do budżetu i można powiedzieć na tym skończyć, nie przypisywać temu mechanizmowi dynamizacji naszej gospodarki, szerzej naszego życia społecznego, bo przecież te środki mają bardzo różne przeznaczenie, jakiejś nadmiernie wielkiej roli. Że trzeba stawiać przede wszystkim na środki własne, na własne możliwości. I tutaj ten spór niekiedy bardzo ostry, bardzo mocny, bo zetknęły się ze sobą dwie silne osobowości, dwie panie no, z tego samego pokolenia, które no, chciały zdecydowanie stawać na swoim. I gdyby nie te dobre stosunki z Zytą Gilowską i dobre stosunki także z Grażyną Gęsicką, to obawiam się, że musiałoby dojść do jakichś decyzji personalnych. Ktoś by musiał odejść. Ale właśnie to, że te stosunki były dobre i że chociaż czasem dochodziło do spięć i znajdowałem się w sytuacji, no powiedzmy sobie, niekomfortowej w trakcie rozmów obydwu pań, to mimo wszystko jakoś zdołałem doprowadzić do tego, że to wszystko szło dobrze. Że ogromne sukcesy odnosiła Grażyna Gęsicka, bo jeżeli dzisiaj środki europejskie są czymś, co no, w niemałej mierze zmieniło Polskę, trzeba to sobie jasno powiedzieć, to jest to w ogromnej mierze zasługa właśnie nieżyjącej już niestety świętej pamięci Grażyny Gęsickiej. Przez cały czas korzystamy z tego systemu, który został przez nią stworzony. Ale elementem bardzo ważnym tego systemu było też wprowadzenie tych środków do budżetu. I tu korzystamy z dorobku
Zety Gilowskiej. I wreszcie, proszę Państwa, jakby w związku z tym problemem pierwszym, czyli problemem zrównoważenia budżetu, no nie pełnego zrównoważenia, tylko zmniejszenia deficytu, mieliśmy do czynienia ze sprawą kolejną, którą trzeba było rozstrzygnąć i która też uczciwie mówiąc była kontrowersyjna. Już nie tylko w rządzie, ale także w partii. To jest kwestia tych środków, które dzięki znakomitej polityce, jaką potrafiła prowadzić Zyta Gilowska, nagle okazały się swego rodzaju nadwyżką wobec tego, co by zakładano. To była suma bardzo znaczna. To było 32 miliardy złotych. Weźmy pod uwagę, że od tego czasu inflacja nie była co prawda już nigdy galopująca i przez ostatnie lata nawet w gruncie rzeczy jej w ogóle nie było, ale przedtem jednak przez kilka lat w niewielkim stopniu następowała, czyli to jest suma z dzisiejszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o jej siłę nabywczą, większa niż wtedy. Sądzę, że można ją liczyć na blisko 40 miliardów złotych. A więc suma naprawdę bardzo, bardzo poważna. I tutaj były dwa sposoby myślenia. Jeden z nich, bardzo popularny w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, to było przeznaczyć to na różne cele społeczne. No, ten najczęściej spotykany to była radykalna podwyżka płac dla nauczycieli, także akademickich. No, drugi cel, za nim optowała i to w sposób bardzo twardy pani profesor, to był cel, który tłumaczyła w sposób następujący. Żadna sztuka wydać i zadłużyć swoje dzieci i wnuki. Ja muszę postępować, często odwoływała się do tego porównania jak dobra gospodyni. Po prostu dobra gospodyni w rodzinie. I muszę te środki wykorzystać w ten sposób, żeby one służyły na przyszłość polskiej gospodarce. I trzeba powiedzieć, że to właśnie determinacja Zyty Gilowskiej doprowadziła do tego, że tego rodzaju decyzje zostały podjęte. W jaki sposób? To była decyzja o obniżeniu podatków. To była decyzja o obniżeniu podatków, dzisiaj często zresztą krytykowana przez zwolenników polityki prospołecznej, ale takiej prospołecznej, która jakby nie bierze pod uwagę czynnika ekonomicznego. I to trzeba z kolei rozważać w ramach tego pytania, które nie było do mnie skierowane, ale tutaj także padło. To znaczy rola polityki Zyty Gilowskiej, jeśli chodzi o skutki kryzysu, światowego kryzysu, który rzeczywiście dotarł w Polsce, do Polski w roku 2009. On zaczął się na jesieni 2008 w Stanach Zjednoczonych, szybko rozszerzył się na Europę i dotarł do Polski, ale dotarł w sposób, można powiedzieć, bardzo, bardzo osłabiony. Można powiedzieć, że tu właściwym porównaniem byłoby porównanie medyczne. Są choroby typu na przykład, nie wiem, grypa czy szkarlatyna i mają one niekiedy taką bardzo słabą wersję, odmianę poronną. Otóż to właśnie był taki kryzys poronny, jeżeli chodzi o Polskę. Znaczy nie bez znaczenia, choroba była, ale była dużo, dużo słabsza niż wokół nas. W innych krajach, gdzie spadało PKB, gdzie mieliśmy do czynienia z objawami naprawdę bardzo daleko idącego zagrożenia. W Polsce, co prawda, w jednym roku dochód narodowy spadł, ale PKB nie, bo bardzo poprawił się bilans w handlu zagranicznym i dzięki temu ostateczny efekt był taki, że PKB nawet troszkę wzrosło. Ale poza tym jednym rokiem nie było także spadku dochodu narodowego, czyli tego, co się wyprodukuje, już nie licząc wolumenu wymiany, znaczy efektu wymiany zagranicznej. Krótko mówiąc, mieliśmy tutaj do czynienia z ogromnym sukcesem.
I ten impuls gospodarczy, który został stworzony przez to obniżenie podatków, był tutaj na pewno czynnikiem bardzo, bardzo znaczącym. Ale bardzo znaczące było także to, co stało się w ciągu tych 2 lat i co było w wielkiej mierze, w ogromnej mierze zasługą pani premier, właśnie Zyty Gilowskiej. To znaczy to, że gospodarka nabrała rozpędu. Pierwszy rok po wejściu do Unii Europejskiej polska gospodarka nie rozwijała się szczególnie szybko, ale te lata, lata 2006-2007, to były jedne z najlepszych, bo w latach 90. mieliśmy też bardzo dobre lata, jeżeli chodzi o tempo rozwoju. Jedne z najlepszych lat, ten rozwój przeciętnie sięgał prawie 7% w ciągu tych 2 lat i wszystkie właściwie wskaźniki ekonomiczne były dobre albo bardzo dobre. Łącznie z tym, który wydawałby się wobec propagandy o izolacji Polski, o tym, że jesteśmy dzisiaj, można powiedzieć, krajem, czy wtedy krajem wyklętym, wydawałby się szczególnie tutaj istotny, to znaczy wskaźnik inwestycji zagranicznych. Otóż inwestycje zagraniczne były wtedy na najwyższym poziomie w całych dziejach tych 27 lat od roku 90. Czyli krótko mówiąc, cała ta bajka o izolacji, o traktowaniu Polski jako kraju wyklętego była w ten sposób całkowicie zdezawuowana. Mieliśmy zresztą bardzo dobre wyniki we w gruncie rzeczy wszystkim, kiedy kończyłem swoją misję jako premier i mogłem, tak jak każdy kończący misję premier, wystąpić przed parlamentem i krótko podsumować osiągnięcia naszego rządu, to było się tutaj czym pochwalić. A nie chcę przedłużać, bo już pewnie przedłużyłem. Mogę dodać, że jeśli chodzi o to, o co często i Zyta Gilowska i my wszyscy byliśmy atakowani, że ta polityka społeczna była zbyt mało intensywna, to mogę powiedzieć, że z różnych tytułów, począwszy od emerytów, a skończywszy na rolnikach, transfery społeczne zwiększyły się o sumy liczone w dziesiątkach miliardów złotych. Czyli krótko mówiąc, polityka społeczna nie miała co prawda takiego sztandaru jak 500+, ale była mimo wszystko polityką, która poprawiała los tych, którym w Polsce jest najgorzej, bardzo często wcale nie jest ich winy. I gdybyśmy rządzili dalej, to z całą pewnością ta polityka byłaby kontynuowana. Kontynuowana, a przecież nie ma żadnej wątpliwości, że wicepremierem od spraw gospodarczych i ministrem finansów byłaby w dalszym ciągu Zyta Gilowska. To oskarżenie, o tym, o ile sobie przypominam, też mówiłem nad jej trumną, było całkowicie nieprawdziwe. Była osobą o przekonaniach liberalnych i to często rzeczywiście prowadziło do sporów i napięć, także jeżeli chodzi o nasze własne stosunki, to znaczy relacje między Zytą a mną, ale jednocześnie była osobą wrażliwą społecznie, empatyczną, była osobą, która dostrzegała los innego człowieka. Z tak zwanym gdańskim liberalizmem, który właśnie odznacza się tym całkowitym brakiem empatii, nie miała nic wspólnego. Mogę powiedzieć jeszcze jedno już na koniec. Choroba spowodowała, że jej naprawdę ogromne możliwości polityczne nie zostały wykorzystane. Mogła uczynić dla Polski dużo więcej, no ale niestety jej stan zdrowia to uniemożliwiał. Była później jeszcze w Radzie Polityki Pieniężnej, w jakimś sensie polską politykę ekonomiczną kształtowała, ale było później coraz gorzej. Nie jest moją rolą tutaj o tym mówić, ale z całą pewnością straciliśmy przez jej chorobę, a później bardzo, bardzo przedwczesne odejście, bardzo wiele. Wszyscy straciliśmy. Straciliśmy w tym wymiarze, który odnosi się do życia publicznego. Sądzę, że bardzo wiele stracił także ten szacowny uniwersytet. Dziękuję bardzo.